Dobry wieczór, witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska, to program W Punkt i teraz czas oczywiście na naszych komentatorów. W połączeniu telefonicznym jesteśmy już z panem senatorem, byłym senatorem Bogdanem Bękiem, dziś radnym województwa małopolskiego. Witam serdecznie, mam nadzieję, że się słyszymy. I jest witam z nami już Państwo się. Widzą. Witam w połączeniu już wideo. Pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Wielka szkoda, że Pani nie widzę. Ale będziemy się słyszeć, więc rozmowa jest możliwa i rozmowę zaczynamy. Szanowni Państwo, jutrzejsza Gazeta Polska publikuje wywiad, rozmowę Tomasza Sakiewicza z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a jednym z tematów tej rozmowy jest udział Polski w programie Nuclear Sharing. To jest program, który Stany Zjednoczone prowadzą i to jest program, który zakłada możliwość przeniesienia broni atomowej Stanów Zjednoczonych na teren państwa, które ze względów różnych takiego wsparcia potrzebuje. Broń wtedy jest w dyspozycji państwa amerykańskiego, no ale jest z amerykańskim wojskiem. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że otwieramy ten temat i rozmawiamy na ten temat ze stroną amerykańską. To my musimy te rozmowy zainicjować. Do tego wywiadu, do tej wypowiedzi odniósł się też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który powiedział całkowicie to popieram. Pan Bogdan Pęk, jak patrzy na, no właśnie, na tą perspektywę? My nie wiemy, jak to się skończy, bo to też nie jest tak, że łatwo uzyskać możliwość uczestnictwa w tym programie. To jest przecież gigantyczne przedsięwzięcie i ono łączy się również z bardzo wieloma sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa na świecie. No ale rozpoczynamy. Co o tym myśli Bogdan Pęk? No myślę sobie, że to jest bardzo dobry pomysł i wbrew niektórym przedstawicielom bojącej opozycji znacznie by to zwiększyło bezpieczeństwo Polski, bo przeniesienie broni jądrowej przeniosłoby ciężar gatunkowy odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych Ameryki za teren Polski. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wystarczy tylko popatrzeć, co się dzieje na wojnie ukraińskiej. Przecież Rosjanie i Putin dostali takie lanie, że gdyby nie te ich piguły jądrowe, to by ich popędzili pewnie na Kamczatkę. Przewaga militarna, przewaga technologiczna NATO, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych nad Rosją jest astronomiczna. No i Putinowi zostaje tylko ten szantaż jądrowy. Szantaż jądrowy, który wtedy tylko będzie skuteczny, jak zdoła przerazić społeczeństwa zachodnie, w tym społeczeństwo polskie, jak opozycja polska będzie chciała wykorzystać do własnych celów tego typu szantaże, żeby odwieść Polskę od wspierania Ukrainy. Najlepiej by było oczywiście, jakby Polska posiadała własną broń nuklearną, no ale to jest rzecz dzisiaj już prawie niemożliwa. Natomiast popieram zdecydowanie tego typu działanie. No trzeba powiedzieć wyraźnie, że NATO równa się Stany Zjednoczone plus dodatki. Gdyby w Polsce nie stacjonowały wojska amerykańskie, gdyby Amerykanie nie udzielili wszechstronnej pomocy, także finansowej, ale zwłaszcza militarnej Ukrainie, to tamta sytuacja militarna inaczej by dzisiaj wyglądała. No a gdyby Ameryka wycofała się z teatru europejskiego, no to lepiej nawet na ten temat nie myśleć, bo moja wiara w to, że obroniliby nas Niemcy i Francuzi, no jest bliska zeru. A do pana Marka Jakubiaka takie pytanie, bo my przez całe lata w zasadzie słyszeliśmy od tak zwanych ekspertów wojskowych, ale również przez pewien czas od na najwyższych rangą polityków, bo przecież na ten temat wypowiadał się i premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski. Słyszeliśmy taką oto opowieść. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy są najbardziej uzbrojeni. No im ktoś jest lepiej uzbrojony, na przykład my mieliśmy mieć tarczę antyrakietową, no to myśmy byli bardziej zagrożeni, bo atakuje się tych, którzy są właśnie lepiej chronieni. No,
przyznam, że znaczy każdy, kto myślę, że tak przez chwilę chociaż się zastanowi nad tymi opowieściami, którymi polska opinia publiczna była karmiona przez wiele, wiele lat, no to też Boże, może się złapać za głowę, no ale tak właśnie było. Trochę to obrzydliwe, pani redaktor, trochę to obrzydliwe. Powiem, że nie przystoi nawet chyba normalnie rozwiniętemu mężczyźnie myśleć, że jak zostawi drzwi od domu otwarte, to znaczy, że nikt go nie ukradnie ani nie napadnie. To jest po prostu... No ale przepraszam, pan premier Donald Tusk powiedział, że to nie jest tarcza antyrakietowa nie jest w naszym interesie, bo to byłoby zagrożenie. No ja pamiętam, jak telewizja publiczna robiła materiały, chodząc po tych miejscowościach, gdzie miały być części tego systemu i straszyła ludzi, czy wy wiecie, że tu ma być tarcza antyrakietowa i Ruscy was wtedy zbombardują. No. Mniej więcej to tak to wyglądało. No tak, ale wtedy był zakochany w Rosji, w oczach Putina. Wtedy zakochiwali się na randce na Molo Sopockim i jego twierdzenia, podobne zresztą do niemieckich twierdzeń, że jesteśmy bezpieczni w ramionach Rosji, to po prostu... Ja bym wolał, pani redaktor, żebyśmy rozmawiali na temat cytatów jakichś normalnych ludzi, którzy mają chociaż wyobraźni trochę, a nie tylko i wyłącznie postrzegają to przez doraźne interesy. Ja tylko mogę już dziś się zakładać, że ten temat za chwilę w ten sposób zostanie zaatakowany. Udział Polski w programie atomowym Stanów Zjednoczonych zostanie właśnie w ten sposób zaatakowany, że oto rząd Prawa i Sprawiedliwości pcha nas na skraj przepaści, że jak tu będzie broń atomowa, to będą wtedy w nas celować. Pani redaktor, za Donalda Tuska została ustalona linia rozgraniczająca front ewentualnej agresji ze wschodu i z zachodu na linii Wisły. To miał być teren spalony razem z Warszawą poprzez broń jądrową. I tak jest, szanowni państwo, od II wojny światowej. Na terenie Rzeczypospolitej Rosjanie składowali od kilkudziesięciu do kilkuset głowic nuklearnych. To jest żadna nowość dla Polaków. Tutaj broń jądrowa zawsze istniała. To od ostatnich 30 paru lat jej tu nie ma. Natomiast jeżeli Amerykanie podjęliby decyzję, że do tego programu Nuclear Sharing Polska by przystąpiła, proszę państwa, to tylko najbardziej zaufani Stanów Zjednoczonych w ten program wchodzą. Chodzi o to, że na terenie Rzeczpospolitej byłyby magazynowane środki taktyczne broni jądrowej. Przypomnę, że nosicieli jako takich mamy. Każde F-16, nawet rakiety Jaśmin, które mamy w dyspozycji, są nosicielami broni taktycznej broni jądrowej. Więc tutaj wielkiego problemu by nie było z przenoszeniem. Chodzi tylko i wyłącznie o magazynowanie i o dystrybuowanie w godzinie W. Tak więc jeżeli Amerykanie podjęliby taką decyzję, byłby to dla nas wielki honor i mało tego, pewnego rodzaju zabetonowanie sojusznicze. Polegałoby na tym, że nawet gdyby, nie daj Boże, jeszcze raz to podkreślę, nie daj Boże, taki Tusk odzyskał władzę, Amerykanie tak podpisują umowę, żeby nie było możliwości wycofania się z tego. A ponieważ uważam, że za nie daj Boże tak zwanego rządu Tuska, bo tego już żeśmy doświadczyli, nie ma możliwości budowania poważnego państwa, o czym się najlepiej Obama właśnie przekonał z Condoleezą Rice, gdzie Tusk powiedział, zabierajcie sobie tą tarczę antyrakietową, bo my tutaj tego nie potrzebujemy. To proszę państwa, no cóż, wszystko musimy zrobić, żeby do tego nie doszło, że Tusk kiedyś dojdzie do władzy. Jakiemu władza w głowie nie chce do Komisji Europejskiej idzie, tam może sobie szaleć ile chce. Natomiast w poważnym państwie dla niego miejsca nie widzę. Natomiast z całą pewnością widzę, proszę państwa, takie programy, które zwiększą bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w oczach nas, samych obywateli, ale i Europy, bo tak mi się coś zdaje, że Polska znowu chce być tatusiem Europy i chce przed Rosjanami bronić Niemcy, Francję, Belgię, Holandię i Bóg raczy wiedzieć jeszcze kogo, bo proszę państwa, oni wszyscy razem mają tyle czołgów w tej chwili, co Polska ma dziś, aż trudno pomyśleć, jakie te relacje będą, jak my będziemy mieli 1700 czołgów najnowszej generacji, a oni dalej po 200 na głowę. Więc szczerze powiedziawszy, ta dysproporcja musi być zmieniona w Europie i musimy poważnie nasze zagrożenia traktować. Szanowni panowie, i na koniec jeszcze jeden temat. Normalnie to chyba byśmy na ten temat nie rozmawiali, bo
zmarł Jerzy Urban. Kim jest Jerzy Urban, to ani panom, ani już na pewno naszym widzom nie trzeba tłumaczyć. I myślę, że akurat tutaj wszyscy mają jednoznaczną ocenę jego działalności ziemskiej, tak to nazwijmy, bo już teraz trafi pod taki sąd, przed którym nie da się uchylić, więc to akurat to się nazywa ta pełna sprawiedliwość, ale to jest tak, że ludzie odchodzą, ale pamięć po nich zostaje i ta pamięć to również mogiły. Nie przez przypadek świat cywilizowany buduje takie nekropolie narodowe, żeby tym swoim ważnym osobom i bohaterom, ale i też ważnym postaciom no, w pewnym sensie zapewnić taką pamięć społeczną. No i teraz okazuje się, że właśnie w takim gronie będzie no, tenże człowiek, jak na to patrzy Bogdan Pęk, bo to jest niesamowite, że no, mimo wszystko państwo polskie też, no, my wszyscy nie potrafiliśmy zrobić porządku z tą sprawą. Mamy groby bohaterów pomieszane z grobami ich morderców. Teraz się okazuje, że rodzice pana Urbana mieli grób na wojskowych powązkach w Warszawie, a mieli ten grób, dlatego że sami byli po prostu funkcjonariuszami komunistycznymi i jakby z tego przywileju no już nawet pośmiertnie skorzystali i okazuje się, że on też będzie teraz już w zupełnie innej Polsce z tego korzystał. Komentarz Bogdana Pęka. No, taki strategiczny komentarz może być tylko jeden, który ja powtarzam nieustannie, że jednym z największych błędów i skutkujący katastrofalnymi skutkami dla III Rzeczpospolitej był brak dekomunizacji ilustracji. To dzisiaj powoduje właśnie 90% tego wszystkiego, co my nazywamy sprzeczności z polską racją stanu, z tą piątą kolumną, z tą grupą ludzi, którzy nie rozumieją, czym jest suwerenność, czym jest wolność, czym jest samodzielność państwa i narodu. No a Urban, no co tu dużo mówić, no parafrazując można powiedzieć, że był arcykapłanem najciemniejszej strony mocy i oczywiście jego miejsce, niezależnie od tego, że zmarł, i szkoda w ogóle gadać na ten temat. No nie powinno być tam miejsce spoczynku, nie powinno być tam, gdzie są bohaterowie narodowi, ludzie zasłużeni, ludzie, którzy wnieśli pozytywne działania na rzecz Rzeczpospolitej. No i właśnie, i Marek narodu. Jakubiak. Ja bardzo często w takich sytuacjach słyszę taki argument, no, że historia Polski to jest historia trudna. Były takie czasy, były inne i ten cmentarz ma być takim odwzorowaniem tej naszej trudnej historii. Ja mam wrażenie, że ta historia jest w zasadzie dość prosta. Bo albo byliśmy wolnymi ludźmi i wtedy mogliśmy mieć różne poglądy, bo w Polsce istniały różne partie polityczne, albo po prostu byliśmy zniewoleni i wtedy mieliśmy namiestników, na przykład sowieckich czy niemieckich, to zależy kiedy i kto i gdzie. Natomiast, no właśnie, jak na to patrzy Marek Jakubiak? Czysto po ludzku na to patrzę. Oczywiście, że wykorzystał, tutaj matkę pochował na Powązkach, bo sobie załatwił. Natomiast, proszę państwa, nie możemy zapominać o tym, że w tym zberezieństwie, w tym okropnym czasie socjalizmu, tacy ludzie jak Bierut, Rola Rzymierski, czy właśnie wcześniej wspominany Goebbels z stanu wojennego, tak siebie sam nazywał przecież, nie powinni leżeć na Powązkach, bo to jest miejsce dla bohaterów polskich, nie sowieckich. A ironia tego wszystkiego polega na tym, że może nie ironia, tylko, bo to jest przerażające. Oni są pochowani, proszę państwa, na szczątkach zamordowanych żołnierzy wyklętych. Ja nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że dla zamaskowania pochówków nocnych, zamordowanych ludzi w katowniach ubeckich na terenie Warszawy, chowano ich pod grobami, notabli między innymi.
I do dnia dzisiejszego nie można ruszyć tego całego towarzystwa z powązek. Nie wiedzieć czemu, bo to jest kwestia decyzji administracyjnej. Ja rozumiem, że druga część opozycyjna się ruszy i będzie wrzeszczała i od antychrystów wyzywała tych, którzy o tym postanowią, ale na litość boską, no musi być jakaś sprawiedliwość na tym świecie. No, ja tylko ja nie tak już prowadzić na powązki kończąc. I wprowadzać pomiędzy Bierutem, jakimś tam rolarzymierskim, czy innym agentem rosyjskim. No. Czy nawet jaruzelskim. Tak, czy nawet. Ja tylko powiem i niech to będzie takie zdanie komentarza, że w Katyniu, w tych lasach, tam gdzie są groby, były doły śmierci, bo to w zasadzie nie groby, polskich oficerów i innych również osób tam zwiezionych zorganizowano i one stoją po dziś dzień, szanowni państwo, sanatoria dla funkcjonariuszy NKWD. To mniej więcej, no, to może u nas nie robiono, sanatoria, u nas groby, ale ludzie tego samego pokroju w nich leżą. Bogdan Pęk, Marek Jakubiak, bardzo panom dziękuję, serdecznie pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Również państwa pozdrawiam, ale gorąco zachęcam, żeby ten wieczór z Republiką spędzić. Do zobaczenia. Dobranoc państwu. Dobranoc.